Cześć! Na blogu były już testy czterech kółek, trzech, ale tym razem bohaterem odcinka będzie jedno kółko, które bardzo przyciąga uwagę. Solo Go, monocykl elektryczny. Zacznijmy od tego, co znajdziemy w pudełku z Solo Go, a jest to oczywiście monocykl elektryczny, jednokołowy. Do tego jest pas do nauki jazdy, bardzo przydatny, ładowarka, pompka, śrubki, kluczyki i inne narzędzia. Instrukcja obsługi w języku polskim, dodatkowo do pobrania wersji elektronicznej także na sologo.pl. Z tyłu karta gwarancyjna dwuletnia, dwa kółeczka, które przydają się w początkowej fazie nauki, oraz taśma i pianka ochronna, która ma za zadanie zabezpieczyć monocykl przed ewentualnym porysowaniem. Można ją przykleić w ten sposób, bądź jeżeli ktoś ma wrażliwe kostki, można to też przykleić z boku. Tak to wygląda z bliska. Z urządzenia wydobywa się dźwięk, kiedy jest włączane, a także kiedy jest niski stan baterii. Tutaj mamy cztery kółeczka LED-y. Gdy się wszystkie cztery świecą, wówczas stan baterii jest powyżej 85%. Z przodu oraz z tyłu mamy światełka, które bardzo, bardzo fajnie wyglądają. Jeśli chodzi o dane techniczne Solo Go, prędkość maksymalna wynosi 18 km na godzinę, czyli średnio kilka razy szybciej niż przeciętnie chodzi człowiek. Maksymalne dopuszczalne obciążenie to 120 kg, więc nawet tak duże i ciężkie osoby jak ja bez problemu mogą na tym śmigać. Zresztą niejednokrotnie jeszcze o tym się przekonacie w tym filmiku. W środku znajdziemy baterię litową firmy Samsung o pojemności 132 Wh. Moc silnika to 350 W. Do pełna ładujemy do 2 godzin. Biorąc pod uwagę fakt jednak, jaki to ma zasięg, 15 do 20 km, tylko do 2 godzin. Oczywiście, jak to w przypadku elektrycznych urządzeń bywa, zimą mniej, latem więcej, a taki optymalny zakres działania to między 15 a 30 stopni Celsjusza. Urządzenie jest wodoszczelne, jeździłem nim podczas deszczu, nic się nie działo, jednak jak w przypadku każdego elektryka, lepiej unikać wielkiej ulewy czy dużej kałuży. Niewielkie rozmiary, w dodatku urządzenie jest lekkie, 9,5 kg bez tych dodatkowych kółeczek. Pozwoli nam w razie zapomnienia się i wybrania w jakąś mega długą trasę zabrać to urządzenie z powrotem ze sobą bez problemu do autobusu, tramwaju czy innego pociągu. Opona to 14 cali. Od razu przed pierwszym podejściem przyczepiłem do niego dwa małe kółeczka. Bardzo ułatwiają zapoznanie się z tym urządzeniem. A dodatkowo, tak jak ja teraz, możemy się dzięki nim zatrzymać do przysłowiowego zera. Po około godzinie stwierdziłem, że dość już tej powolnej jazdy. Zdjąłem więc dodatkowe kółeczka i starałem się opanować to cudo. Najgorsze jest ruszanie. Początkowo przy jakimś płocie, z jakąś podpórką. Potem staramy się utrzymać równowagę i gotowe. Zastanawiałem się również wcześniej, jak tym skręcać, jak manewrować, jak się zatrzymać. Z czasem jednak samo to przyszło i teraz śmiało mogę powiedzieć, że monocykl jest naprawdę zwrotny. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to wiadomo, jeździć trzeba jak zawsze z głową, ale Solo Go poniekąd także czuwa nad naszym bezpieczeństwem. Mianowicie przy wychyleniu większym niż 45 stopni urządzenie wyłączy się. Przy prędkości większej niż 10 km na godzinę nastąpi ograniczenie swobody nadmiernego przyspieszania. Gdy stan baterii jest mniejszy niż 10%, urządzenie samoczynnie zacznie zwalniać aż do całkowitego zatrzymania się. W testowanej przeze mnie wersji z przodu oraz z tyłu zamontowane jest oświetlenie, abyśmy lepiej byli widoczni. Podsumowując, Solo Go to niewątpliwie fajna alternatywa dla innych opcji przemieszczania się. Alternatywa ta nie jest jednak droga.
Dostępna jest w trzech wariantach. Najtańszy, taki jak mój, czyli wersja ze światełkami z przodu oraz z tyłu, to koszt 1469 zł. Droższy wariant 1499 zł. I otrzymujemy wtedy monocykl z głośnikiem wbudowanym w obudowę tutaj z boku. Głośnik jest Bluetooth, za pomocą którego możemy słuchać swoich ulubionych utworów podczas jazdy. Najdroższy wariant, taki na full wypasie, czyli zarówno światełka z przodu oraz z tyłu, a także głośnik Bluetooth z boku, to koszt 1569 zł. Jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić, to może tylko do tego, że zaraz po odebraniu paczki od kuriera nie będziemy mogli się cieszyć z pełnych możliwości tego urządzenia. Najpierw trzeba się nauczyć na nim jeździć, chociaż nauka nie trwa długo, jest bardzo przyjemna, a efekt końcowy jest po prostu genialny. Dobre urządzenie potrzebuje dobrego zaplecza serwisowego i firma SoloGo niewątpliwie sprostała temu wyzwaniu. Na ich stronie można dokupić do tego urządzenia dosłownie każdą część, obudowę, uchwyty, śrubki, dętkę, koło, no dosłownie wszystko i za to się należy naprawdę wielki, duży plus. Jeśli o mnie chodzi, to śmiało mogę polecić SoloGo. Daje niesamowitą frajdę z jazdy i zawsze jest w centrum zainteresowania na drodze. Po więcej zapraszam Was na mój blog strefakulturalnejazdy.pl. Pod filmem wszystkie ciekawe linki dotyczące tego właśnie urządzenia.